Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Tak, to nie jest materiał poświęcony pilowcom. Tak, przepraszam, chociaż szczerze mówiąc, wcale nie jest mi przykro, ponieważ osobiście uważam, że to co dla Was znalazłem jest o wiele ciekawsze. Mamy przygotowania partyjne do ostatecznego starcia, które już będzie za dwa tygodnie. Tymczasem, do której menzen, Fugas Chrustas wziął i zniknął, jak zauważył Krzysztof Łuksza. Ja tutaj szczerze mówiąc nie aż tak twierdzę, że zniknął, ponieważ na TikToku dalej żyje, tiktoczki dalej nagrywano, ale tak, jeśli chodzi o mainstream, jeśli chodzi o konfrontację, troszeczkę ogonek podkulony widzę wystający z króliczej nory. Jako, że Brown już od dawna siedzi w szafie razem z Korwinem, no to w tym momencie królowanie, a właściwie kniaziowanie, no bo wicekról został namaszczony jeden, przypadło Krzysztofowi Bosakowi. Co teraz nasz kniaź powinien robić? Ano mianowicie chodzić do tych wszystkich różnych mainstreamowych źródełek, radyjek czy jakichkolwiek stacji, które jeszcze konfę po tym co odwalili na oczy chcą widzieć? I próbować bajerować, że wszystko jest zarąbiście, wszystko jest fajnie. Nothing to see here. Tymczasem krzychu idzie nam do warzechy. Dla tych, którzy nie wiedzą, Warzecha to jest jeden z takiego środowiska, ja to nazywam e, Inteligentów Nacjololo, to znaczy m.in. należy do tego Razowy, Somer, banda gości, która wychodzi z założenia, że jest inteligentną elitą intelektualną wielkich polaków, patriotów, cały czas otacza się właśnie wokół tego środowiska i ich. Działalność właściwie polega na przekonywaniu samych siebie nawzajem oraz swoich widzów, że oni to już wszystko wiedzą, oni to właściwie znają każdy zakamarek polityki, wiedzą co się teraz wydarzy i oni im wszystko wyjaśnią. Spoiler alert, totalnie nie ogarniają co się dzieje, nie są w stanie zauważyć prostych znaków oraz za wszelką cenę według mojej opinii uprawiają tak zwane myślenie życzeniowe. I tutaj środowisko jest takim swoistym safe space'em dla Konfederacji. Dlatego mnie to rozwala, że Krzychu zamiast właśnie iść z powrotem i odkręcać to, co Sławuś robi, wraca do swojego safe space'a, do swojej banieczki i w tejże banieczce, no właśnie, uważam, że zaczyna mówić to, co myśli. A co myśli? Posłuchajmy. O co tutaj chodzi i dlaczego zdecydowaliście panowie, że będziecie, pociągniecie tę kampanię tylko wy dwóch ze Sławomirem Mencenem. To nie jest tak, jak Pan redaktor to opisał. Po pierwsze decyzja o tym, żeby postawić na dwóch frontmenów, Sławka i na mnie, zapadła gdzieś na początku roku i tu chodzi o osoby, które są najbardziej eksponowane i które wyrażają jakiś kierunek czy jakąś linię, którą chcemy iść. Czyli przywództwo oparte o ludzi ze średniego pokolenia, liderów, czy w tamtym momencie, kiedy zapadała ta decyzja, to byli najbardziej medialni liderzy dwóch formacji. To jest coś, co bardzo mi się podoba, ponieważ Krzychu z jednej strony mówi prawda ale tak nie do końca, pomija pewne szczegóły. Otóż, moi drodzy, Konfederacją rządzi tak zwana Rada Dziewięciu, tylko tak się składa, że tajemnicą Poliszynela jest, iż główne skrzypce gra Sławomir Menzen jako królewski pomazaniec. I takie powiedzenie myśmy zdecydowali razem, że kojarzy się z takim mężem pod pantoflem żony, który mówi to, to była nasza wspólna decyzja, prawda kochanie? Niby tak, ale nie do końca w mojej opinii. Z punktu widzenia Konfederacji wsadzenie Grigoria Braunowicza do szafy uważam za bardzo dobrą decyzję. Jakby jeszcze dali radę utrzymać go w tej szafie, żeby on żadnych inb nie kręcił, szajsu nie odwalał, to by było super gites majonez. Problem jednak w tym, że tak samo jak w przypadku Korwina pomysł był dobry, a wykonanie... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Owszem, dla zamkniętej grupy wyznawców rzeczywiście Grigori Brownow został w pewnym etapie zamknięty, to znaczy nie było go dla konfederatów, tylko że jeśli chodzi o taki zwyczajny mainstream, to Grigori Braunowicz swoje inby jak najbardziej kręcił, na przykład z tą choinką, na przykład z Ministerstwem Zdrowia, na przykład w bicie do jakiegoś szpitala i gonienie szumowskiego. Może hardkorowy korwinista widział w Realu 24 Brauna no, na przykład dwa razy w miesiącu zamiast pięć razy w tygodniu. Spoko. Tylko co to zmienia w dalszej perspektywie? Otóż nic. A żeby było jeszcze ciekawiej, dokłada wręcz problemów, ponieważ najbardziej radykalny odpał Konfederacji te wszystkie hardkorowe szury, które wierzą w spiski wszelakie, zaczęły się oburzać, no bo przecież chowają Browna, naszego wielkiego, wspaniałego Grigoria, jak oni mogą! Konfederacja nikomu ust nie zamykała i zamykać nie będzie. Natomiast Konfederacja jest formacją, która ma prawo prezentować wyborcom jakąś konkretną, czytelną, mniej lub bardziej strategię wyborczą. I ta strategia wyborcza nie polega na eksponowaniu jakiegoś typu radykalizmu, tylko na próbie pozyskania nowych wyborców, którzy dotychczas Konfederacji z różnych powodów się bali. Sam fakt, że Bosak musi niejako tłumaczyć się u Warzechy, czyli po raz kolejny podkreślam, w jego własnym środowisku, w jego własnej banieczce, safe space, że nie, wcale nie marginalizuje Grzegorza, jest dowodem na moją tezę. Potwierdzenie kolejnej mojej tezy jest od razu praktycznie następujące: czyli tak, Konfederacja szukała nowego narybka, szukała nowych wyborców wśród tzw. normików. No i nie poszło za dobrze. Moją diagnozę, dlaczego nie pykło znacie, przede wszystkim zbyt radykalny przekaz, szuryzm, traktowanie wyborców serio, robienie sobie prześmiesznych żarcików, że teraz mówimy jakąś tam tezę, a jak nas zapyta dziennikarz, to mówimy, że NIE NO CO TY JAJCOWAŁEM! <grych> Ale wiecie co, dajmy szansę Krzysiowi. Co on nam ciekawego powie? Ale oczywiście, że analizujemy i o tym dyskutujemy wewnętrznie. Moim zdaniem brakuje nam wokół konfederacji takiego zdrowego sektora opiniotwórczego, który wyszedłby poza formułowanie diagnoz wynikających z naszych y, y, sympatii i wszedłby trochę właśnie w dane socjologiczne, które są analizowane też w sztabach wszystkich partii. Moi drodzy, chyba Krzychu zapomniał, że po pierwsze, nie jest u siebie w sztabie, po drugie, to się nagrywa. Walnięcie tekstu. Mój panie, do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. Dwa tygodnie przed końcem kampanii to jest. to nie jest nawet strzał z armaty w kolano. To jest pieprznięcie sobie głowicą jądrową w jądro. Czyli co? Czyli Konfederacja, biedne żuczki od początku roku nie byli w stanie ściągnąć odpowiednich specjalistów do kampanii wyborczej. I wobec tego że nie byli w stanie ściągnąć specjalistów do kampanii wyborczej, to ją prowadzili tak jak taki typowy wójt za psinoga dolnego, sami. Tak jak im się wydaje. To jest jakieś kurwa... nieporozumienie. Dla każdego, kto jest hardkorowym korwinistą, to jest ostatni wake up call dla was, ludzi, którzy chodzicie za tą partią, ludzie, którzy kucacie, jeśli wasza partia chce stawać do wyborów ogólnokrajowych, czyli w całej Polsce i nie bierze nawet sobie podstawowych gości z PR-u, no to przepraszam bardzo, że tak zacytuję na tanka, wiedz, że coś się dzieje. I to nie jest tak, że oni nie mają hajsu, nie mają możliwości, że PR-owcy przed nimi uciekają, bo prawda jest taka, że typowy PR-owiec podejmuje jakąkolwiek robotę, jeśli jest dobry. Byleby tylko hajs się zgadzał. Ale, ale, co nam jeszcze z tego wynika, co Bosak powiedział? Przede wszystkim, że nie mają takich ludzi, którzy myślą of the picture, czyli nie potrafią wyzbyć się tego korwinizmu, nacjonalizmu, tego śmieszkizmu. Oni są w swoim własnym środowisku, w swojej własnej bańce i Bosak zauważa, że to jest problem. Czy on to robi, bo czuje wynik nosem, że będzie kijowy, w końcu wszyscy skoczą sobie do gardeł i on sam, jak ten kapitan na Titaniku może powiedzieć, że widzicie, widzicie, próbowałem, mówiłem jeszcze przed wyborami, ale mnie nie słuchaliście. Nie wiem, choć się domyślam. Ale tak naprawdę to nic nie zmienia w ocenie tego. Krzychu widzi, że mają gigantyczny problem ze zrozumieniem takiego typowego normika, typowego gościa zjadacza chleba. No i tutaj możecie rzucać powody. Moja diagnoza jest taka, że po prostu takim typowym normikiem gardzą. Albo z tego powodu, że wychodzą z założenia, iż oni są wielkimi, poważnymi przedsiębiorcami. Albo że w przeciwieństwie do takiego typowego śmiertelnika posiedli wiedzę na temat hemtrace, na temat śmiercionki, prawdziwych wydarzeń na Ukrainie, zagrożenia jakie tworzy 5G oraz, oraz setki różnych innych rzeczy, które sobie wymyślili i które de facto oddzielają ich od normalnych ludzi, ponieważ każda taka szuria zakłada... Że jest sobie pewna grupa wąska uświadomionych, a reszta to są nieuświadomieni, a więc twoi wrogowie. Innymi słowy, rzecz, którą cały czas powtarzam, syndrom oblężonej twierdzy. I taki syndrom oblężonej twierdzy, generowany przez komorę echa, jest według mojej opinii praktycznie nieprzebijalny. Nawet z tej drugiej strony, nawet z tej strony, gdybyśmy chcieli nie uświadomić ich, tylko gdyby oni chcieli przekonwertować nas. A smaczku dodaje fakt, że Konfederacja praktycznie bazuje swoją retoryką właśnie na oblężonej twierdzy. Ile razy nawet w tej rozmowie słyszeliśmy od Krzycha, że są atakowani, niszczeni, miażdżeni przez media, przez hejterów, przez agenturę, przez spiski wszelakie. I teraz, szanowni państwo, kochani moi, że tak zacytuję pewnego gościa, powiedzcie mi jak można Naraz wyciągnąć rękę do gościa, którego cały czas mieszasz z błotem. Jak w ogóle społeczność konfederacka, która cały czas jest przekonywana była przekonywana przynajmniej że tamci to są lwaki to są socjaluchy to są normiki ma naraz zachęcić swoim jestestwem takiego właśnie potencjalnego kowalskiego. To niemożliwe. Ta wiem, zabrzmi to trochę megalomańsko, ale gdyby ktoś z Konfederacji tego lepszego komentatora słuchał i wiedział, co to jest ta antropologia, na czym polega metoda Malinowskiego, co ze sobą niesie, jakie wartości muszą być przestrzegane, to by teraz Konfederacja nie była w tym miejscu, w którym jest. Choć, jak tak patrzę na ich chałupnicze metody uprawiania polityki, to myślę, że nawet to im za wiele by nie pomogło. Ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja diagnoza. Zapraszam Was do komentarzy, żebyście wypowiedzieli się na temat waszej. Jeśli poczuliście, że tutaj stawiamy kropkę, to macie rację, ale się mylicie, ponieważ stawiamy przecinek. To jest koniec części pierwszej. W poniedziałek zajmiemy się rozwijaniem tego, co krzychu nam tutaj naopowiadał. A tymczasem to tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was jak zwykle do innych, ponieważ według mojej skromnej opinii są równie ciekawe. A jeśli ktoś z Was chciałby wesprzeć kanał, macie okazję, ponieważ w opisie jest link do Patronite. Natomiast jeśli macie jakiś bardzo ciekawy temat, który chcielibyście poruszyć, to również macie szczęście, ponieważ jest też mail w opisie i tam możecie takie cukiereczki wysyłać. Okej, okay, to już jest koniec niedzieli i to już jest także koniec tego materiału, ponieważ mi się wszystko w głowie pierdzieli. Ja się z wami żegnam, do następnego hej hej.